Czym zajmuje się pan na co dzień i w jakim charakterze brał pan udział w konferencji? Na co dzień jestem pracownikiem Bankowego Biura Zarządzania Projektami. Oprócz tego aktywnie działam w IPMA Polska. Od 2 lat tworzę struktury mojej organizacji tutaj w Małopolsce. No i też z racji tej działalności trafiłem tutaj na konferencję. I moja rola będzie polegała na przedstawieniu takiego zestawu dobrych praktyk, obserwacji, spostrzeżeń bazujących stricte na moich własnych doświadczeniach, jeżeli chodzi o pracę projektową. Jest pan zadowolony z dotychczasowego przebiegu konferencji? A jak najbardziej tak, do pewnych wątków, które były poruszane. Sam też będę się odnosił, przedstawiając też jakiś swój pogląd, także jak najbardziej na plus. Cieszę się, że mogę tutaj być i mieć swój udział, swój wkład. Czyli generalnie poleciłby pan udział znajomym w tego typu wydarzeniach? A jak najbardziej tak, wszelkie takie inicjatywy poza, nazwijmy to, zwykłym tokiem studiowania zawsze polecam, zachęcam do udziału. Jak najbardziej. Dobrze, dziękujemy bardzo.